Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i jak przystało na prawdziwą zimę, mamy śnieg na WG Kosakowo, tutaj nad morzem. Od kilku dni leży nam tutaj dość duża warstwa śniegu. Dzisiaj to już tak akurat nie pada, ale jeszcze wczoraj... Przed chwilą padało. Ja jechałem, akurat nie było tak, może tak lekko. Wczoraj tutaj naprawdę dużo padało przez ostatnie dni. Dzisiaj z uwagi na to właśnie, że tego śniegu jest troszeczkę więcej niż było ostatnio, te gołębie chyba nie były przyzwyczajone, tak? No nie. No, pierwszy, także robimy lot taki pierwszy po ostatnim okresie, kiedy były targi, nie mieliśmy czasu się nimi zajmować. Kolega Maciek też widzieliśmy, był na targach. I niestety, kiedy przyjechaliśmy, pogoda była taka, że uniemożliwiała przeprowadzenie lotu, tak jak planowaliśmy. Ale ty wczoraj nimi latałeś też jeszcze, tak? No, dwa dni były wypuszczane, żeby się tak trochę przyzwyczaiły. Nawet były w ten dzień, w poniedziałek wypuszczone, gdzie strasznie wiało. Nawet było, że trzeba rozlatać trochę. No bo jak powiedzmy, jak ciebie nie było, to ten, co karmił, troszeczkę przytuczył chyba, co? No. No niestety. Dobre serce ma, to przytuczył je, ale na dobre im to chyba wyszło, bo to później przymroziło bardzo mocno. Bo były dwa dni, gdzie do minus 13 w nocy spadało, w dzień minus 9 trzymało. Czyli ładnie przy tym sobie trenowały. No zobaczymy dzisiaj. Znaczy wywozimy na 20, gdzieś 25 km, zobaczę jak tam Starzyno, sobie... tak? Nie, pojadę bliżej Pucka, gdzieś tak myślę, może puszczę zaraz przy Zatoce, tak żeby na Zatokę wyleciały, gdzieś tam w Pucku. Zobaczymy jak to by sobie dały radę. A w sobotę już zrobimy trochę dłuższy lot, nie? Ja tak powiem jeszcze kolegom, bo tak patrzyliśmy, bo zastanawialiśmy się ostatnio, za pierwszym razem mieliśmy na samym początku 90, tam mieliśmy troszeczkę strat, poszło ich na kolejne loty 79, ostatnio było, wróciło 77, i 77 właśnie zostało zakoszowanych, także tam listę mamy, tam można sobie tą wykaz tych gołębi po prostu zobaczyć. A kolega Maciek, mamy teraz godzinę, tak chyba już nie wiem, 9 z hakiem, no, jadę. Planowaliśmy o 10.30, tak jak Maciek będzie tam na miejscu, chyba że zmienimy, jak wcześniej dojedziesz, zobaczysz jak nie, to wcześniej chyba nie dojadę, to zaraz jeszcze tutaj ciekawe tak zrobię. Planowany start o godzinie 10.30 i wtedy będziemy tutaj obserwować. Zobaczymy, jak sobie te gołębie poradzą i miejmy nadzieję, że przylecą jak należy. No, tak? Żeby mocno nie padało, bo tu przez co chwilę takie no przychodzą dosyć jest... bardzo mocne opady śniegu, nie? Także, ale zobaczymy. Dobrze i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że będziemy obserwować tutaj do tych gołębi, do tego wlotu, jak będą te gołębie wlatywać. No widzimy, mamy godzinę już chyba 10.30, 10.20, to troszeczkę wcześniej przyspieszyliśmy start, te gołębie wystartowały. Maciek był po prostu wcześniej, tam akurat jest chłodno, to po co tyle czekać. Te gołębie się uspokoiły, przepraszam, on wziął, wypuścił je. Widzimy na razie wiatru nie ma żadnego, opadów też. Co jakiś czas wychodzi za tych chmur słoneczko, a czekamy na te gołębie. One mają dzisiaj do przelecenia tylko dystans około 20-25 km, coś takiego. Także miejmy nadzieję, że w miarę im to się dość szybko uda ten dystans pokonać. Czekamy na nie wszyscy, także zobaczymy zaraz. No tutaj z tej strony mamy troszeczkę tego niebieskiego nieba widoczne, no tutaj są troszeczkę chmury ciemniejsze. Ale będziemy sobie tutaj cały czas czekać i no, liczymy, że się gołębie z tej okolicy, gdzie tutaj teraz zwracam obiektyw kamery, tam się powinny pojawić. O, patrzymy, program sobie chodzi, zawsze trzeba sprawdzić, my tu mamy te anteny, wszystkie akurat chodzą, na tu na jedne odbijamy. Ale patrzę, że chwilowo no, wyników na razie nie będziemy wiedzieć, bo tam zmodyfikowaliśmy, że na 10.20 czas startu, tutaj patrzę, że jest jeszcze na tym, nie zmodyfikowało, bo chyba nie działa nam tutaj internet chwilowo, ale nie będę grzebał, nie chce mi się tutaj patrzeć, że jest chwilowo ograniczony dostęp, nie musiałem pójść zobaczyć, ale to nie przeszkadza niczemu. Tutaj cały czas wszystko, obrączki, wszystko w pamięci na razie nie ma, także nic nie odczytuję. Także czekamy na te gołębie. One są już około, mamy 10.31, 11 minut są w powietrzu. No troszeczkę chyba za wcześnie, żeby jeszcze się pojawiły, ale to sobie zaraz tutaj będziemy na nie czekać. Pierwsze gołębie, jeden tutaj jest. Weź tam, bo mamy, na internet nie wysyła tylko. Coś tam z internetem jest, ale to nic. Maciek już też wrócił akurat z gołębiami. Tu jeden przyleciał, jeszcze jeden jest tu gdzieś. Nie wiem. Zobaczymy zaraz. Dzisiaj bardzo szybko przyleciał. 20 minut, tak mają. O, jest. Widzisz, o. Pierwszy był ten, zobaczmy, nakrapiany pstry, a niebieski chyba wejdzie pierwszy. Od razu zaraz zobaczymy. O, i pierwszy był nakrapiany pstry, a wszedł niebieski. No tak. Zaraz zobaczymy, czy ten gołąb jest.
No popatrzymy, jest to gołąb kolegi razem z naszymi gołębiami, czyli koledzy pszczołowscy. Kolega pszczołowski, 780 chyba 7 metrów na minutę tam było, czyli klasycznie. A drugi gołąb, zobaczymy czyli będzie, no co ten był, ja wiem, one razem były, o i mamy dwa, zaraz zobaczymy. No mamy trochę problem, dzisiaj coś na internet nie wysyła, musielibyśmy zobaczyć, ale nie chcemy restartować komputera, bo nie mamy chwilowo internetu. Nie wysyła? No nie wysyła na razie, nie mamy łączności, ale to nic. Nie będę tutaj grzebał, bo coś ten, gołąb olimpijska A się nazywa i 773 metry na minutę, o, także dwa gołębie mamy. No zdarza się tak niekiedy. Kolega teraz Maciek oczywiście nagrał filmy. Zobaczmy, to, tak woda, wygląda. O, tutaj przy plaży stałem widać. Zaraz. Tu Marian przyszedł kibicować też nam. Kolega Marian Wieczorek. O, popatrzymy. I na wodę. Także dwa gołębie. Przeszły, rzeczywiście poszły na tą wodę? Maciek, poszły tak jak te na, przez wodę? Tak, nie. Poszły na wodę, ale zawróciły. Zawróciły jednak nad lądem. Tak. Dobrze, będziemy sobie patrzeć. Ale te dwa już ptaszki mamy. O, dobrze. Się z kierunku wprawdzie, ale jeden gołąb mam. Tak, z 10 minut przerwy to będzie numer 3 gołębia. O, widzimy taki ciemniejszy, nakrapiany gołąbek. Samiczka chyba, nie? Taka samiczka. No. Która jest godzina, Marian? Macie zegarek? Czyli 36 minut. No to też jest im, też jest im, że tak powiem, umiejętnością sobie z tym radzić, nie? Patrzymy sobie zaraz, tak. Czekamy. No niestety mamy problem trochę z przesłaniem na stronę. Coś nie chce nam internet działać, ale nie będziemy mówić grzebać, bo sprawdzanie to akurat nie jest dobry czas, kiedy przylatują gołębie, żeby to robić. Dwa gołębie pierwsze mamy, razem z naszymi gołębiami to koledzy pszczołowski, pszczołowscy, później jest drugi, to jest olimpijska, to jest chyba kolega Bobro, także no. Odbiło go, zobacz, chyba nie, bo on jeszcze nie, zobacz, nie, chyba odbity jest, nie, jeszcze nie odbiło go, czy nie, jest, nie, jest odbity, tak, to jest gołąb kolegi Piwko Kuś, ten odbiło go, odbiło, Piwko Kuś. Wiesz, one są troszeczkę przez te dni, wiesz, Sławek je trochę nabuzował. O, będziemy sobie czekać. Odbił się go, prawie nie wszedł jeszcze, ale już wszedł tam do środka. A ja, Marian, zobacz jak on miał godzinę przylotu. 55, tak? Tam jest ile? Spokojnie, wejdzie. To jak są przytyte, to nie będą ci chciały jeść. 12 minut różnicy, no, kolega tam nam odczytał. Popatrzymy, na razie nie ma. Ten wskoczył na dach jeszcze. Ona, pardon, wskoczyła na dach. Tak, to jest ten trzeci ciągle. Weszła i nie chce teraz, ale odbiło się w pewnym razie. Nie, no siedzi na dachu, zobacz. O, i jest czwarty. Nakrapiany, pstry taki gołąbek. Kurde, wszystko tu wiatr.
Ja tu mówię, no czytać, czy to gołąb jest. Jeszcze na razie nie, bo nie wchodzi. O, teraz już chyba odbiło go. Co? Nie? Jeszcze nie, musi trochę wejść, on tam z przodu. Nie, proszę nie trąć. Tamten sobie chodzi po innym wlocie. No, ale o, zachęta może zadziała. Teraz tego odbiło pewnie. Zobacz, Marian, czy to jest? Nie, to jest Mariusz Plata. Mariusz Plata, to jest z oddziału Czersk, ode mnie tam kolega. Oddział 0299, to ci w ciemno powiem przecież. Tak. Kolega Mariusz Plata, od nas tam z oddziału 0299 w Czersk. Ten też szedł już czwarty, nie? Tak. No troszeczkę tam, czyli mamy 4 sztuki i czekamy na następne. Jeszcze się pojawił też pojedynczo. Gołąb numer 5. O. No troszeczkę ręce grabieją, ale to nic. Nie wiem jak wele lubię oglądać jak pojedynczo przylatują. A skąd wiesz, że nie sokół na przykład czy coś? No, drapieżnik jakiś. O, ale ten za to wszedł. Żeby nie zapeszyć, żeby się nie cofnął. Stoi tam. I czyj to jest, Marian? Przemysław Wiktorowicz, z tego co słyszymy, zaraz sobie zobaczymy tam. Stoi jeszcze tutaj. Ale przy... Dwa, tak, tak, kolega Przemysław Wiktorowicz. Wiktorowicz. Tak, mamy, ten ma spóźnienia, znaczy spóźnienia, no ma 11:04 czas przylotu. Od pierwszego ma... Szkoda, że nam nie działa dzisiaj akurat internet, ale to... No niestety nie chcemy grzebać, mówię jeszcze raz, może by starczyło tylko przestartować, ale nie będziemy kombinować na razie. O. Ty patrz, nie wszedł. Cofnął się. Trochę tam syte, to jest raz, ale... Czekaj, tu nie było jeszcze jednego? Nie, dobrze. Ale 5 jest sztuk na razie. Myślę, co to było. Mały mrozik jest chyba dzisiaj, nie wiem ile, ale... A ty dzwoniłeś do tego? Nie mógł tego sprawdzić? 6 gołębia, 5 jeszcze nie zdążył. Odbił się wprawdzie, wszedł z tą stronę. Chodź. Leciał teraz taki niebieski, jak to wszystko, tak. O. A z kierunku przyszedł? Nie wiem. O ten, z tamtej, za tego drzewa. To tam co, Mechelinki, czy co? Aha. No, wchodź, o. O, się odbił, zaraz zobaczymy. Czyj to jest? Szósty. Bakłażewiacy. Tak, i to jest gołąb o numerze 5642. Dobrze. Teraz sobie możemy patrzymy, a gołąb numer 5 ciągle jeszcze wchodzi. Tak. O, akurat właśnie w międzyczasie szybko przestartowaliśmy komputer, także już wyniki się pojawiają. Internet. Mamy, także mamy 6 sztuk gołębi. Idziemy godzina 10:20, wypuszczenie, odległość 20 km. Nie, tak. O, tutaj sobie możemy teraz popatrzeć, ale pójdziemy. Ten wszedł już? Ten wszedł? Dobrze, to mamy wszystkie 6 sztuk, czekamy na kolejne. Dobrze, będziemy patrzeć. O, jest następny. Nie. Tamto szedł, ale to inny. Nisko też szedł, ale to inny całkowicie ptak. Dobrze. Następne 2. Przyszły ładnie z kierunku. Widzimy, o, tutaj siada. Jeden, drugi. O, proszę bardzo. 2 nakrapiane, jeden troszeczkę, praktycznie takie same. Do tych 6, które są już odbite, będą 2 kolejne. Tam Marian zaraz nam odczyta. O, czyli to jest Marian, zaraz 7.
przed gołąb i za chwilę będzie ten, może ósmy wejdzie. Ale z kierunku przyszły te, tak jakby. Stefan Ogrodowski, kolega Stefan, tam z Kutna, pod Kutnem to jest praktycznie. O. Stoi sobie na wlocie. Chyba nie. Teraz widać, że posłowieści mają odpowiednie dyscypliny. To w parę dni. Inaczej karmione, inaczej ten i zaraz to wszystko widać, efekty po wchodzeniu do środka. No. Jeszcze nie, nie. Stoi tam. O. Teraz go odbiło pewnie. Kto? Ale jak? Stanisław Olender. Stanisław Olender, tak? No, mankamentem tych lotów zimowych, jeżeli chodzi o mnie, to jest nie tam przylot gołębi, bo to tam, to że powoli, że pojedynczo, to mi nie przeszkadza, ale ten chłód w nogi. No. Pamiętasz, jak sobie ostatnio... Tak, kolega, zapadali... kiedyś nam tutaj, kolega Marian miał taki Łatki. Cwaniak, miał te, miał ogrzewane ogrzewacze na baterie takie do butów. Tak. O, nie, ptaszek. Dobrze. No był taki kolega Marian tu w zeszłym roku, dwa lata temu, co kibicować przyjeżdżał ze wkładkami takimi podgrzewanymi do butów. Tak wykierować. No. A ten odbity, ale nie chce jeszcze na razie wejść. No, pojawił nam się tutaj jeszcze jeden gołąb, ale nie zwróciłem uwagi nawet skąd nadleciał. Niebieski ten. Odbiło go. To będzie chyba dziewiąty. Zaraz zobaczymy. Tak, to jest gołąb kolegi Janusz Konop. Czyli mamy 9 gołębi. O, ten niestety, ten co przed ósmym, no nie kwapi się do wejścia. Także mamy 9 gołębi. No, pojawiła się w końcu jakaś większa grupa gołębi, nie wiem, 12-13 sztuk. Coś takiego, nie wiem, trochę więcej, może zobaczymy. O, teraz będziemy mogli sobie obserwować ich wchodzenie. Z kierunku przyszły Marian, nie? O, tutaj już jeden tam za nad naszymi głowami. I tu jeszcze jedna grupka. O, także za chwilę będziemy te odbicia widzieli w większej ilości. Sobie tam wchodzą teraz. No, chwilowo mamy w Marian poszedł do sklepu, także nie ma kto nam odczytać, ale sobie za chwilę tam będziemy mogli po wszystko pooglądać. A będzie już 20 kilka gołębi razem, podejrzewam. O, w bardzo dobrej kondycji są, widzimy. Nie są zmęczone. Dwa, cztery, pięć, chyba na sześć na zewnątrz, jest siedem. O. Wchodzimy w czasie, zobaczymy sobie, jak tam odbija wszystko. No, mróz to jest też tak nie za ciekawie. Tu jest tych gołębi więcej. Muszę zdjąć rękawiczkę. Przepraszam, i tak zaczynamy. Mamy 10, to jest Mariusza Murańskiego, Tadeusz Woźniak razem z naszymi gołębiami, Sment, kolega Braszka, Murański, Ogrodowski, Jaworski. Zobaczymy, ile mamy. 20, 24 sztuki odbite.
O, i teraz sobie idziemy dalej popatrzeć. Tu jeszcze jest tych, no, 5-6 sztuk jeszcze na zewnątrz. 4-6 sztuk, to jeszcze jest ten jeden, to jest chyba ten taki. Nie, może nie, zobaczymy. O, kolejne. Chcę wchodzić. Razem z nimi będzie czuli około 30-29-30 sztuk. Kolega Maciej musiał pójść do sklepu, on tu prowadzi sklep od razu. Klient przyszedł, także musiał go pójść obsłużyć i nie widział tego przylotu. Ale sobie dzięki temu, że możemy coś zarejestrować, będziemy mogli mu pokazać. O, jeszcze dwa doleciały teraz kolejne. Pięć zostało. I tak sobie siedzę. O, pomału, pomału, pojedynczo wchodzą. Nie wiem, 25, 6 sztuk jest już odbity, czy 7, nie pamiętam. Ile tam było? Ten jeden to jest chyba ten, który tak, jakby 8 był. O, zobaczymy, a te pozostałe widzimy na wlocie. Rozglądamy się, wypatrujemy, czy to jest znowu jakiejś większej grupy. Na razie nie ma. Ale co, sobie spokojnie jeszcze na nie poczekamy. No, przyleciała tu grupa, no niestety za tego drzewa, o tutaj właśnie wyleciały, to nie zdążyłem kamery, ale zobaczmy, jest kolejne 15 ptaków, czy coś takiego. 20 może, chyba będziemy patrzeć. No i najlepiej właśnie Maciek traci, bo tyle czekał, nie doczekał się, widzieli pojedyncze te przyloty. Jak przyszły grupą, to nie widzieliśmy, ale zobaczmy w międzyczasie, bo tam za drzewami samolot, tutaj mamy w Ochmicach lotnisko w Babildołach, marynarki wojenne lotnisko tam. Leci samolot, widzimy, jeden nawet siadł na śniegu, zostało jeszcze 2, 4, 6, 7 gołębi na zewnątrz, nie wykluczam, że jakieś są odbite, bo one wejdą i mogą się cofnąć. Podejrzewam, że będzie około 50 sztuk. Teraz tam wejdę zobaczyć, te 4 tutaj tak się zbierają. No tam jeden ciągle chodzi tam za tym tam daszkiem, delikatnie wystawia głowę, widzimy, a te tutaj na włocie coś sobie tam skubią. Popatrzmy sobie tutaj, tutaj na internecie mamy, na stronie tam już wysyła. Wystarczyło przestartować komputer, ale to już w czasie lotu 38 tu jest. Musimy chwilę poczekać. A tu mam odbitych 46 sztuk, a tam trzeba kilkuminutowy poślizg, zawsze jest pomiędzy tymi, które są, ale to już teraz przeszło, można zawsze to troszeczkę przyspieszyć, bo odświeżanie w momencie, kiedy wciśniemy klawisz F5, ono w tym momencie nam wykonuje odświeżenie. O, 46 sztuk już mamy. 77, przypominam, było wysłane na lot. Miejmy nadzieję, że co do sztuki zjawią. A my sobie pójdziemy popatrzeć jeszcze. Oj, nowe się chyba pojawiły. Tu jeszcze jeden tam lata. Tu, proszę bardzo. O, i jeszcze tu też przyleciał. I tam widzimy z kierunku też pojedynczy ptak. O, krąży teraz. Jeszcze jeden z tamtego samego kierunku. O, tu dwa krążą. Także pomału, pomału przychodzą. Będzie z tymi gołębiami 2, 4, 5, 10. O, tutaj te 3 są właśnie. Tutaj chyba się pojawiły w międzyczasie kolejne. Ja widzę, ale już 50 ma w kolejne. W grupach takich większych to akurat Maciek, ja mówię. Tak, ja widzę. Tu bryza leciała chyba, taki ten samolot się nazywa też. O, w niebie się tutaj nam zaroiło. Ten hałasuje nam teraz, gwizdek zaczął. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 11 siedzi na wlotach. Miały krótki lot, 20 km, no ale tak jak Maciek mówił, po czasie, kiedy nie były lotowane, tutaj kolega je karmił, no, jak wiadomo, troszeczkę chyba je przytuczył, tak jak Maciek mówił.
i kolejny lot, który będziemy robić, już będzie dłuższy, chyba na 45 km. To w sobotę planujemy, no wszystko zależy też od warunków pogodowych. O, już jeszcze dwa tylko zostały. Nawet ten chrnobrny, oj, kolejny samolot, zobacz, to chyba Herkules. No przy okazji mamy tutaj, tak jak mówiłem, zobaczmy, tam za ten, za drzew, o. O, jak ładny. Ja nie znam się na jakie to są typy, ale bardzo ładny, duża maszyna taka, pięknie wygląda. O, tam jakiś ptak jest w niebie, ale to chyba... Ile? Cztery? Jakieś inne gołębie, nie? Tak. Nie, to są inne jakieś. Oj, teraz widzimy, tutaj się troszeczkę nam wiatr przewiał. Chmury mamy, słoneczka, niebieskiego nieba, przepraszam, słoneczko też za tych chmur wychodzi. Dwa zostały na zewnątrz. Ile tam jest odbitów? Weź zobacz, Maciek. Ile? 52, ty patrzysz na stronę, czy na to może być? Tak? Nie, tam musisz przesunąć. Do dołu, nie? Tu jeszcze są dwa na zewnątrz. No, jeden się zdecydował wejść, został nam tylko jeszcze jeden, chyba będzie piąty, czwarty czy trzeci, nie pamiętam. No, w międzyczasie ciągle zerkamy z tego kierunku, z którego się powinniśmy spodziewać, ale nie ma na razie. W bardzo ładnej kondycji są, widać, że nie był lot dla nich żaden, te noce, zresztą 20 km to nie jest żaden wysiłek dla ptaków, dobrych, zdrowiu. Także dla nich taka przebieżka malutka. Będziemy pomału kończyć naszą relację. Mamy teraz 55 sztuk. Jest godzina 11:29, czyli są godzinę 10 minut w tym. W powietrzu tutaj mamy jednego takiego gołębia, który nie chce wejść. Chyba odbity, bo one tak wejdą, wchodzą, to tak się zdarza. Także no jeszcze zostały nam 22 sztuki. Widzimy się teraz, niebo bardzo przyjaśniło. Teraz się ładnie zrobiło, może jeszcze dojdą. Mówię, następny lot planowany jest na niedzielę lub sobotę. Niedzielę czy w sobotę? No wszystko zależy od pogody. No właśnie, dobrze. Wszystko zależy od pogody, ale myślę, i też zależy jak tu dzisiaj będą przychodziły jeszcze. No, będziemy cały czas mieli włączony system. O, mieliśmy malutką awarię, znaczy awarię. Na internet tam nie wysyłało. Jest następny. Gdzie ty go widzisz? Tam, dziękuję, o proszę, zobacz. A tu, jojojojo, o zobaczmy to na zakończenie. O, pięknie się zbierał, z kierunku ładnie. Niebieska, to samiczka niebieska, taka stra. O, tu. A zaraz zobaczymy, jeszcze poczekamy. Adam mówię, pomału kończymy, no niestety trochę chłodno jest, jestem mankami właśnie lotów zimowych. Na przyszłość trzeba się troszeczkę cieplej ubrać. Będzie, o, ale zmobilizowało się do tamten, kurczę. Zobaczymy zaraz. Tak, zaraz zobaczymy. O, odbiło ją na pewno. Zobacz, tam jest ten 56 gołąb. No ten ten nie wchodzi. Czy to jest? Już popatrzymy. O. Na dół, proszę. To czy to jest? Stanisław Szocik, a ten to Szocik, to nie był JR. Ten. Nie, to nie inny gołąb. To jest inny gołąb. Szocik. Dobra, także na razie dziękujemy i zachęcamy. To, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.